Tak, proszę Państwa, Gruzja Togo. Gruzja Togo w rugby, Mistrzostwa Świata. Sytuacja jest dynamiczna. Na razie idziemy do sklepu kupić parę rzeczy na śniadanko, a potem się zobaczy. Trwa debata. Guarda se como limpiaron. Eso dijimos nosotros. Cuando entra dentro, mira, limpiaron bien, La salida es a las 12, pero tiene que estar todo limpio. Yes. ¿Y eso solo a mí? Yes. A las 0. ¿Cero nie ma? No. Tu weź serio. Tanio nie jest. Tanio nie jest, ceny idą w górę. No stop. Chipsy takie lejsy. Zobaczmy. 3 euro za takie chipsy. Przeginka trochę. Ale w Monster jest tani, euro 50. Tak? Opłaciliśmy 17 jurasów. Nie tak strasznie. Tak, proszę Państwa, jak już wspominałem wcześniej, sytuacja jest dynamiczna. Jedziemy w miejsce, w którym nie byliśmy jeszcze nigdy. Mianowicie latarnię morską. I inny zupełnie kraniec wyspy niż byliśmy wczoraj. Jest różowo tam podobnie. No miłośnie. No tu ciekawie się zapowiada. O tutaj właśnie. Gdzie? Tu. Tutaj pojedziemy. Tylko jeszcze jest kwestia wyboru trasy. Najbardziej interesującej. Co to jest? Rom, rom. Myszka? Rom, rom. Makieta samochodu. Zbliżamy się, proszę Państwa, do Los Cristianos Las Americas. Czy tam odwrotnie. Tak to wygląda. Jak mówiłem, nad morzem kurde zawsze jest słońce. I tu się moja teza potwierdza. Jeszcze drugą wyspę widać. Widać drugą wyspę, która nazywa się jak? Pytanie dla ekspertów. La Gomera. Opowiadaj coś o tej latarni. To, że przez to dużo żyć uratowała ta latarnia. Dobra. Lecimy dalej, proszę Państwa. Nie mamy rysu historycznego, no ale latarnia jak latarnia, kiedyś tam ją wybudowali. Znajdujemy się w miejscowości Guaya de Izora. Wspinając się po półwyspie skalnym Los Gigantos. Capricos Narogos. No właśnie, pójdźmy do kościoła. Pójdźmy, szczęść Boże. Mały dzidziu śpiewa nam piosenkę. Śpiewa piosenkę. Mały dzidziu śpiewa nam piosenkę. Śpiewa nam piosenkę, hej, hej, hej. Dzidziuszku, gdzie my jesteśmy? Przyjechaliśmy na drugi kraniec wyspy. Dzidziuszku, gdzie my jesteśmyśmy? Przyjechaliśmy na drugi kraniec wyspy. Wyspy, wyspy, Canarinhos. Teneryfos, największą z nich. Druga Gran Canarios. A na innych nie byliśmy my. Orliki postawili i tu. Naprawdę. Nie tylko Donald Tusk. Zjeżdżamy powoli w dół. Latarnia coraz bliżej oceanów i mórz. Wjeżdżamy do Santiago del Teide, miejscowości tak się nazywającej. No i dalej na tą latarnię kierujemy się. I takie te wioseczki, tak sobie tutaj czas wolno płynie. I tak sobie tak ci ludzie tu mieszkają, tak sobie coś tam robią. Nikomu się nie spieszy pewnie nigdzie. No i biorę. Tu widzicie, już jest trochę inny klimat, inna roślinność, iglasta taka. Boli głowa przez to. Mnie się tutaj podoba właśnie ta roślinność, taka jak tu jest. Jaszczurki można znaleźć. Zjemy słonia i ogolimy żyrafę. Będziemy mieć tęczę. Tęczę będziemy widzieć? Tęczę pęczę, w której ręczę. Czakra. Długa droga na tą latarnię. Ciągnie się i ciągnie. Nie wiemy w dodatku, czy nie zabłądziliśmy. Dobrze. Ale Patryk mówi, że dobrze. Sytuacja jest dynamiczna, tak jak już wcześniej wspominałem. Mama, nie wiem, Mieszko, mam... Jest to, proszę Państwa, kolejna hardkorowa wyprawa. Na krańce wyspy, kurde, jak najdalej oddalone od miejsca zamieszkania. Kolejne malownicze miasteczko. O, tutaj pośród lasów, gór i skał.
Zaskakuje mnie brak los tutaj przed nazwami miast. Każdy kolejny zakręt przynosi nam, kurde, kolejny zajebisty widok gdzieś przed nami. Najlepiej wszystko kamerować. Musielibyśmy się dogadać z iCloudem na sponsoring w chmurze przez Wi-Fi. Żebym mógł bezpośrednio nagrywać do internetu w 4K. Taką opcję bym chciał od Vodafona dostać. Na granicy, kurde, piekła i ziemi. I nieba. Los Canareiros! Maria perra te vete coro mono. Valero. Tu jest moja dacza. Restauracjone! El tanque! Tu za tanque, zrobimy to tanque. De Corinto, Franto de Brano, ale to było, logierka poszła tutaj na 100% marsportowo, proszę Państwa. Uwaga, jedzie. Wrócę wami tam z tyłu. Siempre de la Crentos. Frento Rodrigo's Motocyklos. Gdzie jedziemy? W lewo. Tu? Tam? I chyba jeszcze prosto i dopiero w lewo. Czy nie? Teraz w lewo. Tam gdzie ta strzałka? TF423, tak. Tam. Proszę Państwa, jesteśmy na trasie, jesteśmy na kursie i na ścieżce. Dziuśko! Wjechaliśmy w końcu w teren, w którym jeszcze nie byliśmy nigdy. Tu jakaś fajna wieża jest. Patryk, znasz jakiś rys historyczny na nią? Nie, bo pierwszy raz ją widzę. Drzewo, które miałoby się przebaczyć. Wow! Aleśmy wjechali, proszę Państwa. Ale tam jakie fajne jezioro jest w górze, widziałeś? Jak ja wybieram te ścieżki. Jak ty to robisz, Patryk? No, wybrałem mniejszą krętą drogę. Ja cię, wybrał mniejszą krętą drogę i spójrzcie. Staniemy sobie? Chodźcie sobie staniemy. To jest grubo, proszę Państwa. Znaleźliśmy niezłą miejscówę. Przypadkowo się tu zatrzymując i podchodząc kawałek od auta. Wjeżdżamy w dół, proszę Państwa, do miejscowości Los Silos. Pewnie prawdopodobnie znajdują się tu silosy zbożowe. Tak wnioskuję po nazwie, ale nie jestem pewien. Traditional dziadkas. I'm sorry, man, ale masz bliżej tam. Kończąca się droga na latarnię, proszę Państwa. Pół dnia jedziemy już tam. Dojedziemy na zachód słońca. Niekończący się film, nieustający film drogi. Znikający punkt.